Tulpar, czyli turecki ciężki bojowy wóz piechoty. Ponad tydzień temu nagrałem materiał o tym, jaki ciężki bojowy wóz piechoty dla Polski. Opublikowałem go wczoraj i nawet nie brałem pod uwagę właśnie dzisiejszego bohatera, czyli pojazdu Otokar Tulpar. Pojazdu, który w mojej opinii był pojazdem z miejsca, które no, nie będzie brane pod uwagę. No ale jak widać, jak się okazało już po tym, gdy opublikowałem ten materiał już wczoraj, tego typu propozycja, czy też zastanawianie się, czy taki pojazd będzie dla nas, no, to się pojawiło. I dzisiaj tak pokrótce, ale to naprawdę w kilka minut porozmawiamy o tym BWP, czyli pojeździe, który może być bojowym wozem piechoty, ale podobnie jak inne tego typu konstrukcje, takie jak na przykład nasz Borsuk, może być również w innych wariantach. Może być to jakiś pojazd specjalistyczny. W przypadku Tulpara może to też być taki lekki czołg, czy też wóz wsparcia ogniowego, ponieważ Tulpar może być wyposażone w wieżę wyposażoną w 105 mm, czy też nawet 120 mm armatę automatyczną, ale od początku. Został on zaprojektowany w 2011 roku przez turecką firmę Otokar i jest to pojazd bardzo blisko związany z tureckim czołgiem Altay. A ponieważ Altaje są bardzo blisko związane z południowo-koreańskimi czołgami K2, to nie wiem, czemu w ogóle mi ta myśl, że Tulpar nie będzie brany pod uwagę, nie przeszła przez głowę. No, chyba ze względu na to, że ten kierunek, jeśli chodzi o zakupy, jest dosyć niepewny. Ale 2011, 2012, w 2013 roku prezentacja tego pojazdu i propozycje oczywiście wszędzie, gdzie się da, żeby go sprzedać, ale jak na razie nie znalazł on odbiorcy, chociaż najprawdopodobniej Turcja kupi ich 400 sztuk do tych 251 swoich Altay. I jeśli chodzi o... Ale nie zaprosiłem Was do wsparcia. Zapraszam do wsparcia poprzez postawienie symbolicznej kawy, poprzez Patronite'a, komentarz z super podziękowaniem. Zapraszam też do polecania tego kanału, czy to wśród znajomych, czy to na swoich mediach społecznościowych. Zapraszam też oczywiście do oceny, zasubskrybowania i skomentowania. I tak, Tulpar jest ciężkim bojowym wozem piechoty, którego masa bojowa wynosi od 32 do 45 ton. Tak jak powiedziałem, to jest pojazd modułowy i mogący występować właśnie jako bojowy wóz piechoty, ale mogący być też wieloma innymi pojazdami, co normalne. Ale oczywiście Turcy mają też Kaplana, czyli takiego lżejszego BWP-a. BWP-a, który jest takim może nie odpowiednikiem Borsuka, czymś troszkę w mojej opinii prostszym, no ale powiedzmy sobie, że to taki Borsuk. A Tulpar ma być tym ciężkim BWP-em, tą ciężką platformą. I tutaj pamiętajmy, że dzięki temu, że jest to pojazd modułowy, on może być w różny sposób opancerzony. Chociaż tutaj to opancerzenie było chyba priorytetem, to jednak ten poziom ochrony to jest od Stanag 2 do Stanag 5. Tutaj ma być już odporność w tej przedniej półsferze przeciwko pociskom 25-30 mm. Ciekawe, jakby to wyglądało, gdyby w końcu ktoś zdecydował się opracować ciężkiego borsuka, niepływającego, pozbawionego tych wszystkich elementów, które są potrzebne, żeby pływał, a po prostu dopancerzyć go tyle, ile się da. Myślę, że tutaj poziom byłby zbliżony, dlatego często powtarzam, że albo własny ciężki bojowy wóz piechoty opracowany przez nas, no albo róbmy z tym borsukiem to, co trzeba, stwórzmy jego cięższą wersję, to nie jest aż takie trudne, jak się by wydawało, a nie kupujmy z zewnątrz. No ale dzisiaj o Tulparze. I tak, oczywiście jest to pojazd, który ma trzyosobową załogę, chociaż tutaj w wersji z wieżą Leonarda, czyli włoską wieżą 120 mm w wersji bez automatu ładującego, ta załoga będzie czteroosobowa, ale w podstawie jest trzy osoby, dowódca, kierowca, działonowy. A podstawa to oczywiście wieża z 30 mm armatą automatyczną sprzężoną z karabinem 7,62 i z wyrzutnią pepeków. Najczęściej tutaj mowa o wyrzutni pepeków takich jak El Umtas, czyli w wiązce lasera, gdzie jest nasz pirat, można by zapytać. Ale też były prezentowane Tulpary jeszcze, gdy z pewnym krajem nie było aż tak dużej kłótni, z wyrzutniami pepeków Spike.
Myślę, że dla nas, jeśli chodzi o uzbrojenie, to zapewne gdyby się zdecydowano na Tulpara, to byłaby to wieża nasza ZSSW-30. Ale jeśli chodzi o tą wyjściową wieżę, to jest wieża na przykład Mizrak-30U, właśnie z 30-mm armatą automatyczną, z wyrzutnią PPK-ów, standard. Jeśli chodzi o wielkość, to jest to pojazd, no, można powiedzieć, taki jak podobne jemu BWP. 7,23 długości, 3,4 metra szerokości, wysokość 2,77 do stropu wieży. No wyżej możemy mieć na przykład zdalnie sterowane stanowisko z karabinem 12,7 mm, z granatnikiem automatycznym 40 mm, z czym nam się tylko podoba. Jeśli chodzi o napęd, to jest tu silnik Scania w różnych wariantach. Ten podstawowy to 810-konny silnik, oczywiście wysokoprężny Scania. Prawdopodobnie jest opcja, możliwość, że ten silnik może być mocniejszy, że może być jego inny wariant o mocy nawet około 1000 koni mechanicznych, niektórzy wręcz mówią 1100 koni. I myślę, że taki 45-tonowy Tulpar no, powinien mieć właśnie około 1100 koni. Chociaż poniżej 1000 koni też by sobie dosyć dobrze radził. Jeśli chodzi o osiągi, standard ponad 70 km na godzinę, zasięg do 600 km, czyli nic, co wyróżniałoby tą konstrukcję. Możecie pomyśleć, że trochę negatywnie o niej się wypowiadam. No nie, to jest fajny pojazd, to jest pojazd bardzo ciekawy, tylko że myślę, że my mamy inne możliwości. No, jeśli się na niego zdecydujemy, to jednak ktoś pewnie mądrzejszy ode mnie stwierdził, że to jest dobry wybór. Oczywiście, gdy mówimy o Tulparze, to nie wolno zapominać, że ta nazwa też jest również interesująca i pochodzi ona od skrzydlatego konia z mitologii właśnie tamtejszych ludów, tamtejszych mieszkańców terenu Turcji. No tylko, że to jest koń ze skrzydłami, który nie potrafi latać. W przeciwieństwie do tych koni ze skrzydłami, takich jak na przykład Pegas, z mitologii greckiej, rzymskiej, gdzie te konie potrafiły po prostu latać. No ale każdy ma mitologię, jaką ma. Nie jestem tutaj wielkim specjalistą, no, od greckiej bardziej. Więc gdy patrzymy na Tulpara, musimy spojrzeć na to jako na taką konstrukcję, która jest pojazdem, który może być dostosowany do wielu zadań. To tak jak borsuk. Chcemy wersję BWP, mamy wersję BWP. Chcemy wersję specjalistyczną, mamy wersję specjalistyczną. Chcemy posadzić na nim wieżę 105-120 mm, nie ma problemu. Na borsuku też pewnie by było to możliwe. Tylko że Tulpar już od początku był projektowany jako pojazd ciężki, niepływający, chociaż pojawiła się pewna wersja Tulpar S. Zupełnie inny pojazd, można powiedzieć zupełnie inny pojazd, który jednak może pływać, no ale to jest w ogóle inna tematyka, inny temat. Ale jeśli chodzi o samego Tulpara, to miał być taki ciężki, możliwy do jeszcze cięższego dopancerzenia pojazd, który może występować w wielu wersjach. Dlatego mam nadzieję, że ktoś jednak zdecyduje się na opracowanie, o czym mówiłem na tym kanale, na moim drugim kanale, czołgi, lotnictwo i marynarka, żeby jednak stworzyć ciężkiego borsuka. Pozbyć się elementów, które odpowiadają za pływanie, dorzucić te kilka ton. Szacuje się, że można tutaj dorzucić nawet 8 ton dopancerzenia. No i budować. Jeśli chodzi o Tulpara, na razie zdecydowali się na niego, z tego co wiem, tylko Turcy. Najprawdopodobniej jednak te decyzje no, w przypadku innych państw zapadną. Teraz ciężkie BWP to jest jednak coś, w kierunku czego się idzie. I u nas poszliśmy w borsuka, chociaż wiedzieliśmy, że ciężki wariant też będzie potrzebny. I z tego co wiem, ten borsuk w ciężkim wariancie też był... Myślano o tym. Dlaczego od razu nie powstał? Tego nie wiem. Ale jeśli chodzi o Tulpara, bardzo ciekawa konstrukcja. Jako BWP, jako wóz wsparcia ogniowego, jako bardzo taki elastyczny pojazd, ale tak się właśnie obecnie projektuje, buduje pojazdy. Mi on swoim wyglądem przypomina troszkę CV90, czyli ten szwedzki BWP, który też może być wozem wsparcia ogniowego, może być, można powiedzieć, nawet lekkim czołgiem, czy też może być czymkolwiek innym. Też ciężki BWP, który możemy przystosować do wielu zadań. Czy Tulpar jest lepszy od CV90? Myślę, że te najnowsze wersje CV90, nie 10,
no, mogą być nawet na wyższym poziomie. Co ciekawe, Otokar to firma prywatna, no, dzięki czemu może również handlować, prowadzić działania z firmami, które są z państw, które nie są zbyt dobrze postrzegane na przykład przez Turcję. No tak to wygląda. No, z kimś się nie dogadujemy, to tworzymy firmę prywatną, czy też wykorzystujemy już istniejącą firmę prywatną. I myślę, że to też będzie plus tej konstrukcji, że te pewne rozwiązania, ale też sprzedaż będzie dzięki temu ułatwiona. Toolpart dla Polski. Myślę, że mamy lepsze opcje. Chociaż są też gorsze opcje niż Toolpart dla Polski, o czym chyba wiecie, czego się domyślacie. Tutaj bardzo ważnym argumentem, myślę, że bardzo podnoszonym przez tych, którzy będą chcieli tego Toolpara u nas mieć, jest to, że Toolpar oczywiście na Altaju, Altaj na K2 i ktoś powie, że no, Toolpar będzie świetnym uzupełnieniem dla K2. No wiem, że tu będzie się nie spinać, że ciężki bewób ma iść do Abramsów, a Borsuk dla K2, no ale jeśli chcemy naginać fakty, naginać coś pod siebie, co się dzieje przecież od zawsze, więc możemy też tak powiedzieć. Dziękuję za uwagę. Jeśli chodzi o Toolpara, jeszcze kiedyś o nim porozmawiamy, ponieważ będzie materiał o nim i o Kaplanie i o tym, jak się uzupełniają i dlaczego powstał i ciężki bewób, chociaż na niego nie było zlecenia ze strony wojska, i dlaczego powstał Toolpar, dlaczego powstał Kaplan, na którego już raczej, można powiedzieć, bardziej przychylnie patrzono. I pomówimy też o tym, co Turcja posiada obecnie. Jeszcze raz dziękuję za wsparcie, zapraszam do ocenienia, skomentowania. Dziękuję za to wsparcie, Patronite, postawienie kawy, komentarz z super podziękowaniem. Zapraszam na inne materiały, zapraszam też na kartę społeczności, gdzie wrzucam materiały z moich innych kanałów i oczywiście zapraszam na mojego X-a, gdzie troszkę, mam nadzieję, że zacznę pisać. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za uwagę, do zobaczenia i do usłyszenia ponownie.